Pociąg kontra wszystko challenge. I jak nazwa mówi sama za siebie, będziemy w tej serii rozwalać wszystko pociągiem. A co dokładnie? Sami zobaczcie. A więc co, gotowi do oglądania serii Pociąg kontra wszystko challenge? Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matikonix i zapraszam was na pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale. Jak na początku mogliście usłyszeć, seria będzie się nazywać Pociąg kontra wszystko challenge. Jeszcze nie wiem, czy ten challenge zostanie, czy nie. Póki co jest pociąg kontra wszystko challenge. I co w tej serii będziemy robić, że tak powiem. Wszystko na początku już się usłyszeli, więc drugi raz nie będę powtarzał. I w dzisiejszym odcinku, z okazji, że jest to pierwszy odcinek, zostawcie pod tym filmem, myślę, żeby powiedzmy, żeby wiedział, że wam się ta seria spodoba, bo może się nie przyjąć, albo się przyjąć. Zostawcie pod tym filmem 50 łapek w górę i będę wiedział, że chcecie tego więcej, tych odcinków, bo nie wiem, czy wam się to spodoba. Więc co, zaczynamy. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie w tytule i miniaturce, będziemy rozwalać 10 ciągników pociągiem. Wiem, że na YouTubie już chyba ktoś kiedyś coś takiego podobnego robił, lecz chyba nawet nie w 19, tylko w 17 i dokładnie to był Kador, lecz w 19 czegoś takiego nie widziałem, więc to jest to całkowita nowość, mimo tego, że 19 powoli już się będzie na YouTubie kończyć, lecz ja i tak postanowiłem tą serię jeszcze zrobić, ponieważ miałem ją zrobić już bardzo dawno, ale dopiero dzisiaj po prostu jakoś wyszło i dzisiaj się ta seria dopiero pojawia. Także nie będę tak jak mówię, nie będę tłumaczył o co dokładnie będzie chodzić w dzisiejszym odcinku i w tej serii, ponieważ wszystko usłyszeliście na początku i dzisiaj musimy ustawić 10 ciągników i ustawimy, myślę sobie, 10 jakichś wielkich ciągników, dlatego bierzemy duże ciągniki i ustawimy sobie 10 New Hollandów. Jest to New Holland T8 Series, ma on, jak widać, 435 koni, więc sporo. Możemy dać jeszcze mu gąsienicę i tak dalej, damy szerokie opony i kupujemy 10 tych ciągników. A, nie mam pieniędzy, no tak, dobra. Wiecie co, muszę dodać te pieniędzy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, mamy 10 ciągników. Nie pytajcie skąd ma tyle pieniędzy z dupy, ale to po prostu wszystko dzięki modyfikacji. Jeszcze jaka modyfikacja głównie będzie grała rolę w tej serii? Jest to modyfikacja, nazwy już nie pamiętam, lecz jest to ten takim trader, tak to nazywam po prostu już i powiedzmy, że jest to trader do farminga, bo w GTA na przykład mówi się na takie rzeczy trader, to tutaj też powiedzmy, że jest to trader, wiem, że to się tak nie nazywa, ale uznajmy, że tak będzie nazywać i w tej serii głównie będą grały rolę te trzy zakładki. Wiadomo, że nie tylko pojazdy będziemy rozwalać, tylko też będziemy rozwalać na przykład jakieś, nie wiem, kostki, siana, bawełny, kiszonkę jakieś, coś jakieś, bo tu są bele, mamy palety, jakieś wapna, wszystkiego, karma, jajka, topola i tak dalej, wszystkie palety, może kłody drzewa nawet można zrespić i to wszystko w tej serii będziemy robić. Nie wiem, ile ta seria będzie miała odcinków, to zależy jak wam się to spodoba, także my bierzemy teraz sobie te wszystkie ciągniki, jeszcze te odcinki z tej serii nie będą jakoś długie, bo będą trwały tak po 10-15 minut. Bo będzie też w tych seriach bardzo dużo cięć. Ale to wygląda, zobaczcie to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ogników tu kupiliśmy. No i teraz musimy je wszystkie ustawić, tylko czekajcie, ja sprawdzę, czy ja nie mam follow me zaznaczonego. Nie musiał jeździć tyle. Ja mam follow me, tak, ja mam follow me wgrany, dobra. Żeby nie, co jest, czemu się go nie da uruchomić? Okej, jest, działa, więc zatrudnimy sobie follow me. Propos follow me moda, to muszę powiedzieć, że jest to jedna z moich, ulubionych modyfikacji z Farminga 17. To jest moja ulubiona modyfikacja, naprawdę. Bo można sobie zatrudnić pracowników i oni dosłownie po naszych śladach jadą i to jest genialne, co nie? Więc tak jak mówię, jest to fajne. Coś mnie, z tego co widzę, coś mnie bierze kator, więc jeżeli odcinku będę, to nie wiem, pokaszliwał, czy sparkał, czy to sorry, ale po prostu mam katar, nie wiem dlaczego. Wiem, że jest ciepło, bo jest koniec sierpnia, a ja już się chory robię, ale tak to już jest. Może zachorowałem na jakąś chorobę? Okej, więc my sobie już jak widać kończę zatrudniać follow me i zaraz jedziemy na tory i zobaczymy jak komicznie to będzie wyglądać.
Bo to jest dosyć ciekawe, dobra, idziemy. Uff. Przymiotnik i ten znak wjechałem. Dobra, ostatni ciągnik widzę. Się nie będzie mieścił, więc sobie podjedziemy trochę do przodu. Ale to wygląda komicznie. Szczerze, bardzo rzadko takie testy robię w farmingu. Ale będę obiecywał, że jeszcze dużo więcej tego będzie. W 22 w ogóle tego wszystkiego kontentu będzie tyle, że już mam dużo serii poplanowanych, nie? Mimo tego, że jeszcze gra nie wyszła, bo wyjdzie dopiero za 3 miesiące, to już mam dużo serii zaplanowanych, ale jakich to nie będę mówił. Jadę oni, czy nie jadę? Tak, jadę. Więc my sobie tutaj zatrudniamy tego ostatniego pracownika. Wszystkie modyfikacje, jakie używam w tej serii, oczywiście są w opisie, więc możecie sobie sprawdzać. Follow me również, to genialna modyfikacja. Więc my teraz lecimy ustawić się. Pociąg jest tutaj i tym pociągiem rozpędzimy się do maksymalnej prędkości. Jeszcze prawdopodobnie do następnego odcinka zwiększę mu prędkość, bo normalnie w farmingu pociąg jedzie 82 na godzinę. A ja zwiększę tam, nie wiem, na 300 albo 500. Co wy na to? Myślę, że tak ty, ja przejadę tu? A, przejadę, dobra. Myślałem, że nie przejadę. Ale na szczęście się to udało. O nie! Boże, już zwaliłem follow me cały. Cały follow me zwalony teraz. Oni wszyscy będą robić to samo, co ja. Zobaczcie, co się tam dzieje. Oni wszystko robią to, co ja. Tamten wjechał w dupę mu. Co tu się dzieje? O Boże, co się tam dzieje? O nie, został zablokowany pracownik. Oni tu zaraz spadną. Się zawali ten most. Nie, no nie zawali się, ale zniszczą zaraz ten płotek i spadną. Zabezpieczenie mniejsza, jadę swoim ciągnikiem. Oczywiście, tak jak mówi, nie same pojazdy. Zazwyczaj jak będziemy brali pojazdy, to będą to takie duże pojazdy. A nie małe. Dobra, weźmiemy sobie, postawimy to w taki sposób. Dobra, możemy go zgasić. Wybieramy follow me. No co wierzysz we mnie, typie głupi? Dobra, ustawiamy wszystko sobie tutaj. Tyk, bierzemy tego chłopa. I ustawiamy wszystko pięknie, ładnie. Przypominam, że jutro będzie moje pierwsze Q&A na kanale. Więc możecie sobie wpadać. Czemu ten pociąg jedzie? Ja, przedpremierowo się to zobaczyli. On wszystkie traktory mi sterenował. Ja, co ja zrobiłem? Czemu on sam pojechał? Modyfikacja na same jeżdżenie pociągów jest wyłączona. Czy to tam, nie wiem, opcja? Czemu? Co się stało? Czemu się tak zrobiło? Czemu ten pociąg jest zwalony? Się pytam. Oni wszyscy tu spadli, tak? Ja. Oni tu wszyscy spadli. Przedpremierowo mogliście zauważyć. Tylko nie widzieliśmy tego, jak on jechał. Ty obsrańcu zasrany, głupi. Pociągu głupi. Ach, dobra, widzimy się po cięciu, jak już wszystkie ciągniki będą stały tak, jak powinny. Że tak powiem, bo mnie tak wkurzył ten pociąg. Jednak z pociągiem nie ma żartów, tak jak ta seria mówi. Ale nie wiem, czemu on ruszył, bo jest wyłączony, to nie powinien ruszyć. On sam z siebie ruszył i wszystkie ciągniki mi porozwalał. To jest najgorsze. W czasie, kiedy naprawiam te ciągniki, to możecie zostawić tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ do końca września wbijamy 800 subskrypcji, także możecie mi w tym pomóc. Bardzo serdecznie, także kliknij ten przycisk subskrybuj na dole oraz kliknij dzwoneczek, jeżeli chcecie więcej tutaj takich rzeczy jak teraz. No muszę te ciągniki teraz ustawiać, bo pociąg se postanowił sam pojechać. Nie wiem, już mnie tak to denerwuje, że nie wiem, pierwszy odcinek jest, już się tak wkurzyłem, że to jest głowa mała. Powinniśmy teraz wszyscy śpiewać piosenkę. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Wszystkich walnie, bez problemu, nie zatrzyma się kolego. A ten ciągnik, z tego co widzę, prawie utonął, bardzo fajnie. Ten próbuje sam jechać pod górkę, bo jeszcze jest follow me zatrudniony. Chłop przeżył, dobrze, że to nie jest GTA albo jakaś inna gra, bo nic by nie zostało z tych ciągników. Wyjechał tu sam chłop. O kurde, tego żebym się nie spodziewał, że mu się to uda. Prawie mu w dupę wjechał, z tego co widzę, ale mniejsza. Zatrudnię kolejnego. Jak nie można zatrudnić? Jak? Tutaj jest pojazd. No i okej, ustawiam ostatni ciągnik. 10 ciągnik. I będziemy mogli to ustawić wszystko na tory. Dlaczego nie nastawiłem tego na tory? To dlatego, że zaraz w sumie zobaczycie czemu. Tylko jeszcze zobaczę, czy ten pociąg rzeczywiście, żeby znowu nie ruszył, to ja do niego wsiądę.
Czemu się do ciebie wsiąść nie da? Dziękuję. Dobra, odpalimy sobie ten pociąg. I teraz sobie go znowu zgasimy. Myślę, że odtąd do 80 na spokojnie się rozpędzę. Także my sobie lecimy. Teraz ja spadłem, fajnie. Ustawimy sobie teraz te ciągniki na torach i będziemy mogli zacząć coś, co czekacie od początku tego odcinka. Także ustawiamy. Pyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pyk, 9 i ostatni 10. I będziemy mogli zaczynać konwersację, że tak powiem. Dobra, pyk i 10. I mamy wszystkie ciągniki, jak widać, ładnie ustawione. Więc będziemy mogli zaraz wziąć sobie pociąg, że tak powiem. Pyk, patrzcie, jak to ładnie wygląda, nie? Bardzo komicznie to wygląda i zaraz zobaczymy, co się stanie, kiedy rozpędzonym pociągiem do 80 km na godzinę zderzymy się z tyloma ciągnikami w sumie. Wcześniej to widzieliśmy, ale to nie było takie komiczne na przykład. Jeżeli zostawicie tutaj 100 łapek w górę pod tym filmem, umówmy się, tu ustawię tych ciągników całą mapę dookoła i będę przez całą mapę zderzał pociągiem o te ciągniki. Jak zostawicie tutaj 100 łapek w górę. Także 100 łap i robię to. A więc my wsiadamy do pociągu i rozpędzamy. Rozpędzamy pociąg i zobaczymy, co się stanie. Jak to będzie wyglądać. Za jakieś 10 sekund wielki pociąg zderzy się z tyloma ciągnikami. Uwaga, jak to będzie wyglądać. Dam taką kamerę może. Uwaga! 3, 2, 1. Pyf! Ja! Jak to poleciało? Ja cię nie mogę. Jak to wyglądało? Ale się to porozwalało wszystko. Oczywiście zniszczeń żadnych nie widać, ale wygląda to w taki sposób. Myślałem, że dalej polecą te ciągniki, ale w sumie za wolno jechałem. I może dlatego one nie poleciały tak daleko, jak chciałem. Ale i tak wyglądało to, muszę przyznać, fajnie, naprawdę. Wyglądało to fajnie. Także co, tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeżeli on się wam spodobał, zostawcie tutaj łapkę w górę, 50 łapek i lecimy sobie z kolejnym odcinkiem. A jak zostawicie tutaj 100 łapek w górę, to przez całą mapę nastawić tych ciągników. Nie wiem, ile tych ciągników będzie, z 1000 na pewno do całej mapy. Czy nie 1000, nie wiem, kilka tysięcy tych ciągników. Także jeżeli chcecie 100 łap i to robimy, taki challenge, oddzielny odcinek. Także co, dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, żeby mieć powiadomienia o nowych odcinkach i dobijemy 800 subskrypcji do końca września. Także co, trzymajcie się, cześć.